takie rzeczy wszędzie. Tak, panie chcą, to proszę bardzo, tutaj się z przodu. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Proszę spocząć. Będą Państwo uprzejmi spocząć. Jak sądzie, proszę o wyrażenie zgody na nagrywanie. Za moment sąd przyjmie wszystkie wnioski i będzie rozstrzygał. Proszę spocząć. Pierwsza sprawa. Pan ukarany. Tak. Obecny. Pan mecenas zgodnie z ustanowieniem przez sąd okręgowy, obrońca z urzędu, nie stawił się prokurator, zawiadomiony prawidłowo, wokandą. Sąd nie będzie oczekiwał na przybycie prokuratora, dlatego że prokurator nie musi brać udziału w tej sprawie. Zatem traktujemy fakt jego nieprzybycia na godzinę 12 na wyrażenie woli, że nie będzie brał udziału w sprawie. Proszę o zachowanie spokoju, proszę o niekomentowanie tego. Czy są jakieś wnioski, proszę Państwa? Sąd zwraca uwagę publiczności na konieczność zachowania spokoju i ciszy w trakcie przebiegu posiedzenia. Jednocześnie informuję, że w wypadku zachowań niewłaściwych, komentowania wypowiedzi ukaranego, obrońcy, sądu, usunie publiczność sam. Wszystko jest jasne, zrozumiałe dla Państwa. Czy są jakieś wnioski? Wysoki sądzie wniosek o możliwość nagrywania. W tym miejscu staje obrońca, która w imieniu swojego klienta oświadcza, że w jego imieniu pragnie złożyć wniosek. Wniosek o nagrywanie przebiegu posiedzenia. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski? Czy już mogę się do niego zażądać, czy oczekujemy? Jeszcze nie, to jest musi nastąpić referat, tudzież sąd musi rozpoznać wniosek pana ukaranego. Także sąd oczywiście udzieli głosu, stroną będą mogły się wypowiedzieć. Sąd postanowił na podstawie artykułu 95b wyłączyć jawność posiedzenia. Chciałabym prosić wszystkich Państwa o opuszczenie sali za wyjątkiem dwóch osób, które być może sprzeciw. Proszę to odnotować. Ale oczywiście wyjawić, usuwanie i robienie niejawne traktujemy jak zbrodnię. Rozumiem. Jeżeli sąd tak nie zmieni zdania, to zachowa się sąd jak ten oprawca, który strzelał w tył głowy żołnierzom wyklętym. Bo to jest karygodne. Dziś żądamy transparentności, przejrzystości i jawności. A jak tutaj coś się dzieje? Jakie są podstawy do wyłączenia jawności? Czy oskarżenie absurdalne, żeby nie można było w Wysokim Sądzie pokazać tego, że prokurator i pani Wielgolewska, panią Dry i inni działali w grupie przestępczej, to pani Wielgolewska winna siedzieć na ławie oskarżonych, pani koleżanka, która wyszła z tej sali. Na konieczność zachowania. I dlatego nie tylko proszę, ale żądam Wysoki Sądzie, najwyższy czas, bo robić ten wymiar, jak ma być sprawiedliwy. Dość mamy procesów zaocznych, kiblowych, to już jest historia. Wysoki Sądzie, uchylić troszkę okna trzeba.
Minęły czasy, lat 44, kiedy sędzia był dyspozycyjny. No chyba, że do Sądu Okręgowego w Warszawie jeszcze to nie dotarło. Nadal działacie na zasadzie stalinowskiego dekretu. Jeżeli tak, to ja rozumiem, czemu trzeba usunąć publiczność. Czy pan zakończył swoją? Nie, jeszcze nie zakończyłem. Dlatego żądam bezwzględnie jawności. Jeżeli sąd każe usunąć publiczność z sali, po prostu wnoszę wniosek o wyłączenie sądu. Bo tutaj wyszła przed chwilą pani Wielgolewska, ta, co powinna tu siedzieć, z tej sali wyszła. Jeżeli sąd podtrzyma swoją decyzję, to ja żądam wyłączenia sędziego. I przeniesienie do innego sądu, bo jesteście koleżankami wspólnymi. I wyłączenie całego sądu okręgowego, ponieważ wszyscy jesteście... Przed chwilą wyszła pani koleżanka, pani sędzia Wielgolewska. Oświadczam, że przed chwilą z tej sali wyszła pani koleżanka, pani sędzia Wielgolewska. O, może bez pani Wielgolewska, bo na pani to trzeba sobie zasłużyć. A to jest normalna osoba, która winna być pociągnięta do odpowiedzialności za celowe przewlekanie i chronienie bandytów stanu wojennego. Pani sędzio, proszę sprowadzić, komu daje historia wiarę? Jej czy nam? Nam daje wiarę. My wygrywamy. My doprowadzamy do prawdy. A nie pani Wielgolewska, której chodzi o żakiet za 2700 zł. Proszę to wpisać. Jej chodziło o żakiet. Nie o naruszenie godności, o nienaruszenie nietykalności. Jej chodziło o żakiet. A w związku do rozpatrzenia tej sprawy proszę ściągnąć wszystkie, jeżeli się sąd zdecyduje, że zostanie, wszystkie akta, jak były manipulowane, jak były oszukiwane, jak były poświadczane nieprawdy, to jeżeli sąd chce rozsądzić, ja sobie pani nie znam, akurat pani w naszych zbiorach nie istnieje. A sprawdzaliśmy, no trudno, nie wszyscy istnieją. I może i chwała, że są jeszcze, może uczciwi sędzie. Okaże się, to się okaże. Proszę zapoznać się z aktami. Bo żaden sąd nie ma dać prawa takiej kary, której się nie da wykonać. Podstawa pierwszych lekcji prawnych. Czy pan zakończył? Tak, zakończę i prosimy o zanotowanie. Podsumować pana wypowiedź? Jeżeli nagrywane, proszę to przegrać i przestanę podsumować słowo w słowo, co powiedziałem, żebym się znalazł. Ale proszę pana wnioski. Pierwszym pana wnioskiem... Wnoszę na razie o rozważenie. Chwila moment. O zmianę postanowienia pani zdanie, tutaj, uznania, bo nie sądu, sąd to jest budynek. Uznania, że publiczność winna zostać na sali. Po drugie jest kwestia pana wniosku o wyłączenie sędziego prowadzącego. Nie ma, jeżeli. Przepraszam, proszę nie przeistoczać faktu. Jeżeli pani podtrzyma wniosek, że ma wyjść publiczność, wtedy złoży wniosek o wyłączenie. Rozumiem. No tak. Ale sędziego, który rozstrzyga tę sprawę, czy wszystkich sędziów... Na razie sędziego, a później umotywujemy... Proszę o zachowanie spokoju. A później zastanowił się z panią mecenas o przeniesienie sprawy do innego równorzędnego sądu. Bo nie może być tak, że razem pijecie herbatę, kawę i pani jest nagle w trudnej sytuacji. Czy ma pani stanąć w imieniu prawa, czy każdy? Pani powinna sama się wyłączyć i zażądać przeniesienia. Pani się sama powinna, bo pani się stawia w bardzo złej sytuacji. Ja pani współczuję. Co pani nie zrobi, pani zrobi źle. Ukaże nas pani. Nie, osobiście. Będziemy się odwoływać, pójdzie to na cały świat. Pójdzie na cały świat. Ten sam sąd, ten sam wydział, pani Wielgolewska wychodzi. Stajecie się sędziami we własnej sprawie. Będziemy się pytać, dlaczego akurat nas się tak szybko ciągnie do odpowiedzialności, a nie ciągnie się panią Gerdor za groźby karalne. Tak, pani prezes, byśmy ją podali do sądu za groźby karalne. Nie ciągnie się pani Wielgolewskiej o utrudnianie przeprowadzenia uczciwych procesów. Będą tysiące pytań. Czy będę skazany, czy będę nieuwinniony? Tych pytań sądy nie unikną ci ludzie.
Żądamy jawności zmian w sądownictwie. Czasy stalinowskie muszą się skończyć. Nie to, że towarzyszu wiecie. Sędzia musi ponosić też odpowiedzialność za swoją pracę i czyny. Na razie tyle jest. A pani niech pisze, pani. Sąd poinformował, ukaranego obrońcę, że zgodnie z przepisem artykułu 95b, paragraf pierwszy, KPK posiedzenie odbywa się z wyłączeniem jawności, chyba że ustawa stanowi inaczej, albo prezes sądu lub sąd zarządzi inaczej. Jeżeli chodzi o jawność posiedzeń, to dzisiejsze posiedzenie nie wchodzi do tego kręgu posiedzeń jawnych. To jest po pierwsze. Ustawa tutaj jednoznacznie wymienia sytuację, kiedy posiedzenie może być jawne. I to posiedzenie nie podpada do tego kręgu wymienionego w paragrafie drugim. A kiedy może być jawne w Wysokim Sądzie? Kiedy prezes sądu zarządzi. Albo sąd. Inaczej. Sąd okręgowy w Warszawie podjął taką decyzję, o której mówię. Pan ukarany może wyznaczyć z grupy osób, które tutaj się znajdują, dwie osoby godne zaufania, które będą uczestniczyły w posiedzeniu niniejszym w dniu dzisiejszym. Czy mam rozumieć, że po tym poświadczeniu, po tej wypowiedzi sądu, pan podtrzymuje swój wniosek o wyłączenie sędziego? Wysoki Sądzie, prosiłbym uzasadnić bardziej, kiedy i na jakiej podstawie sąd. Sąd to znaczy kto? Imię, nazwisko, funkcja. Czyli sąd jako pani podjęła taką decyzję. Taką decyzję podjęła. A czemu? Czy sąd nie ma prawa uzasadnić? Zgodnie z przepisem artykułu 95b sąd nie musi tego uzasadniać, ale proszę pozwolić sądowi powiedzieć. Ja może jednak... Ale chodzi między innymi o takie zachowania, które w tej chwili sąd obserwuje. Jak? Jakieś komentarze państwa, telefon, który brzęczy. Mam proste pytanie. Czy pan podtrzymuje swój wniosek o wyłączenie sędziego z rozpoznania dzisiaj sprawy? Proszę się naradzić może ze swoim obrońcą. Czy państwu jest potrzebna tyle czasu? Oczywiście. Bo jeżeli pani chodzi po pani Wielkolewskiej... Czyli rozumiem, że państwo chcą się naradzić, czy... No. Tak. Proszę naradzić. Dobrze, dobrze, że państwo będą mieli spokojną możliwość przedyskutowania. Była czas. Przerwa. To prosimy o przerwę. Ukaranie wraz ze swoim obrońcą w związku ze złożonym wnioskiem udają się na przerwę. Celem naradzenia. Proszę państwa opuścić. Jeszcze raz. Państwo byli teraz na zewnątrz? Wtedy tak. Dziękuję.
mam protokolach, ale być może, że oni już byli wcześniej, jak sędzia wychodziła. Tylko ja nie wiem, która, ale skoro on tak bo to 18. Właśnie to się boi. Przyszedł to był czas. Pani jako sędzia nie zdecydowała się zmienić swojego stanowiska. Wniosek o to, że nie zgadzam się z decyzją sądu i sąd tego wniosku, ten wniosek powinien rozpatrzyć przede wszystkim, bo bardzo się to przypomina haniebne praktyki poprzednich lat. Rozumiem, ale chciałbym, żeby pan się wypowiedział również co do tego drugiego wniosku. Proponuję. Odnośnie wyłączenia wszystkich sędziów. Ale ja proponuję, pan jako sędzia, żeby pani sama się zwróciła do Sądu Najwyższego, pokazała bezsens i naruszenie, podejrzenie może być o bezstronniczość, że nie będzie tutaj
uczciwego rozpatrywania tej sprawy. To w związku z tym, że razem panie pracujecie, mijacie się nawet na tych salach sądowych sami. Nie powie pani, że pani nie zna pani Wielgolewskiej. Jest to odprysk sprawy, to nie jest sprawa Dry. To jest odprysk sprawy Wielgolewskiej, gdzie pani Dry usłusznie służyła jej jak pudele. Mamy nagrania, zademonstrujemy to sądowi, jak są sobie życzy. Jak pani zachowywała się. Proszę ściągnąć wszystkie akta dotyczące od początku do końca, przeanalizować i powiedzieć, czy czuje się pani sama. Sama. Nie ja bym wyłączył. Pani powie, nie mogę to rozpatrzyć. Chyba, że pani powie, że może. Nie wiem. Obiektywnie, ze względu, że jesteście koleżankami, że jesteście z sądu, gdzie wyszło to wszystko, co się stało. To jest pani sprawa. Jak pani to zrobi? Zakończył pan swoją. Tak. I pani powinna podjąć decyzję. Jeżeli pani podejmie inną decyzję, wtedy ja też mam prawo podjąć inną decyzję. Czy pan mecenas sprawy powiedzieć coś do wypowiedzi pana karnego? Ja tylko bym prosiła jednak o zachowanie tej jawności tego posiedzenia, jeśli można, żeby... Ale pan zna przepis, prawda? Tak, znam. Oddaję do rozważenia. W tym miejscu obrońca oświadcza, że pod rozwodem sądu poddaje możliwość zachowania jawności niniejszego posiedzenia. Przyznaję, że zna przepis artykułu 95b KPK. Sąd postanowił, zarządzić przerwę celem rozstrzygnięcia wniosku ukaranego o wyłączenie sędziego. Ja jeszcze proszę takiego sąd, wniosku nie złożyłem w Wysoki Sądzie. Sąd podtrzymuje swój wniosek o wyłączenie jawności. Ale jeszcze złożyłem jeden wniosek. Czy sąd się sam wyłączy? Rozumiem. Dziękuję, będzie pan uprzejmy. No. Jeżeli będzie ten wniosek w Wysoki Sądzie, sąd zniekształca moją wypowiedź. I proszę zapisać. Wypowiedź jest nagrana, także proszę się nie lękać. No, się płytki psują. Mało się płytki psują. W mojej sprawie trzy się popsuje. A nie wiem, czy nie będzie czwarta. Proszę państwa, sąd zarządzi w związku z tym, że jak państwo się domyślają, to zwracam się do pani obrońcy, pana karnego. Jest określona procedura, która powoduje takie, a nie inne. W tym miejscu rozumiem, że to są publiczne, tak? Tutaj, w związku z tym, że jest to określona procedura, więc myślę, że minimum 30 minut to zajmie, tylko uda się przekaże ustalenia, które zostały do tej pory poczynione. I jeżeli będzie możliwe utworzenie po prostu w dzisiejszym składu, w dzisiejszym, myślę, że zapadnie decyzja, która pozwoli nam kontynuować to postępowanie. Ja chcę powiedzieć państwu, że sąd podtrzymuje swoje postanowienie w zakresie wyłączenia jawności. Dlatego też bym prosiła państwa oczywiście o cierpliwość, oczekiwanie na sali, poza salą, ale z tą świadomością, że ja nie zmieniłam decyzji. Czy wszystko jest jasne dla państwa? Za pół godziny będę mogła powiedzieć, czy dzisiaj wniosek pana karnego tutaj obecnego zostanie rozstrzygnięty, czy będzie konieczność wyznaczenia jakiegoś innego terminu. Za pół godziny na pewno taka informacja do państwa dotrze. A wysoki sądzie, a co z pouczeniem? O szacunek. A co z pouczeniem? Tutaj nie podlega zaskarżeniu. Nie zaskarżenia, a więc proszę wpisać, że nie udzielono mi pouczenia do protokołu, że nie udzielono mi pouczenia i pani jako sędzia twierdzi, że nie przysługuje. To się boi. Chciałem pani zwrócić uwagę, pani sędzio. Cicho. Nie, pozwoli pani, że ja powiem. Nie, dziękuję państwu, proszę. Więc ja powiem pani, że nie, publiczność nie miała żadnych urządzeń nagrywających i dzwoniących.
Szczekaczka pani policjantki trzykrotnie się włączała. Za pół godziny będzie decyzja, proszę pani. Szczekaczka nie ma znaczenia. No tak, ale...